I witam was bardzo serdecznie z tej strony Heros699 i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Dragon Age Początek. I pewnie ktoś powie, no Heros, masz coś dzisiaj ciekawego do powiedzenia, coś tak na początku, czy po prostu powiesz, tak. No może coś mam, takie może małe pierdoły, takie odnośnie takie ambiwalentne rzeczy. Jeżeli chodzi o tutaj jakby lekki początek, czyli ten eksperyment, który mówiłem w poprzednim odcinku, udał mi się pomyślnie. Ułatwiłem sobie w ten sposób nagrywanie i mniej więcej już mogę spokojnie ocenić, czy coś jest za głośno, czy coś jest za cicho. Natomiast jeżeli chodzi o gasnący ekran, no to jeszcze tutaj nic nie zaradziłem. Być możliwe, że muszę się zwrócić z tą prośbą tej pomocy do pana wujka Gogle. Do pana wujka Gogle troszeczkę to głupio zabrzmiało, wiem. I może tam ktoś też opisywał podobny problem. I jeszcze z takich małych rzeczy to Morrigan zmieniłem tutaj właśnie uniform, bo okazało się, że założyłem jej ten słabszy, bo jakoś wtedy z rozpędu wziąłem ten słabszy zamiast ten lepszy. No i tutaj szal, zmieniłem tutaj jej ręce na bardziej zielone, bo stwierdziłem, że ten niebieski tak troszeczkę słabo wygląda. Jakoś mi tak nie pasował, to tak postanowiłem, że połączę ten właśnie zielony kolor. No bo statystycznie te wszystkie właśnie kryształy są takie same, więc to tylko tak naprawdę estetyka. Więc jeżeli znajdziemy jakieś lepsze, to wtedy możemy jakoś tam porozmawiać. A teraz udajmy się w końcu do serca lasu, czyli jakby można powiedzieć do centrum. A jeszcze Morrigan właśnie założyłem tą różdżkę właśnie tego drzewca, bo wtedy nie założyłem. I dobrze, no i tak mniej więcej coś przewidujesz, Heros, co możemy zrobić? A, jeszcze jedno. Ponieważ pamiętacie, co się stało przy tym mrocznym nagrobku, w którym to staczyliśmy porażkę? Tak, tam właśnie zniszczyłem chyba 4 ważne przedmioty w ekwipunku. Znaczy, no nie ważne, tylko niepotrzebne. Ale no z drugiej strony, dlaczego, Heros, jeżeli tu masz, kuźwa, tyle prezentów? Przecież to mogłeś dawać swoim towarzyszom. No właśnie, tylko że cały czas się bałem. Wiecie czego, że ja coś dam, na przykład Lilianie, i jakieś się tutaj rozmowy zablokują. Więc się właśnie cały czas tego obawiałem. No nie dostałem żadnej informacji, czy to prawda, czy nie. Więc na razie twierdzę, że chyba czegoś takiego nie ma. Ale tak jeszcze dla bezpieczeństwa damy właśnie naszej Lilianie właśnie tą łaskę Andrasty i w sumie ten symbol Andrasty, bo w sumie to są takie jakby dwie rzeczy, które być możliwe, że jak Liliana to dostanie tak zwanego orgazmu metafizycznego, więc podarujmy jej to. Kwiaty? Dla mnie? Pachną wspaniale, jest w nich coś znajomego. Takie kwiaty hodowała moja matka. Posypywała ubrania ich płatkami. Ten zapach mi ją przypomina. Ogromnie ci dziękuję. Okej, okay. O proszę, aż 17 potrafiła pierdyknąć. No i to ja rozumiem. I tak, oczywiście pamiętam, że są właśnie prezenty, za które dostajemy jakby 1 plus. Ewentualnie 6. Być możliwe, że to przy tej symbolice będzie. Ja... To wspaniały pomysł. Nie wiem, co powiedzieć. Akurat 9. No dobra, no akurat i tak mamy 100. Kuźwa, ktoś tam strasznie gada na korytarzu. Może ten kamień, dajmy może Shell. Nie wiem, czy jej się to w ogóle spodoba. Bardzo, bardzo ładnie. O, 5, dobrze, czyli u niej możemy dodać jakieś kamienie. To jest w sumie broszura, to może nie. Tu piwo, jakieś kości, to pewnie będzie słabo. Ale na przykład ta kula. Zobaczymy. Bardzo, bardzo ładnie. O, 4, no dobra, no może na chwilę obecną tyle z prezentów, potem może później gdzieś pomyślimy. No i proszę bardzo, 9, 9.
Więc na razie tutaj sobie poprawiliśmy stosunki, ale ktoś powie, no a dlaczego z Morrigan nie poprawiłeś stosunków? No być możliwe, że Morrigan już może nie być w naszym teamie. A co może być spowodowane tym, że będziemy mogli mieć innego maga. I tak jak już tak mniej więcej planuję w takie przechodzenie, to może być tak, że Morrigan będzie nam bardziej utrudniać, ale to jest troszeczkę już hen do przodu. I w sumie na to byłoby dobre pytanie do was właśnie, czy byście woleli, w sumie to tak naprawdę powinienem to zadać dopiero potem, ale już zaryzykuję tutaj i powiedzcie, czy na przykład byście woleli, żeby była z nami Morrigan, czy właśnie ta ten drugi czarodziej, czy czarodziejka, który właśnie spotkamy, gdy będziemy ruszać do wieży, i to nie była chyba wieża Ishal. W każdym razie do wieży Krąg Maginfa. A teraz idźmy do przodu, bo troszeczkę chyba lepiej poznać fabuły niż takie gadanie w sumie i stanie bez sensu, więc chodźmy. Zniknie to w końcu, czy nie? O, już jest zapisywanie, czyli wszystko gra. Okej, okay, mgła już ustała i tam już widzimy jakiegoś wilkołaka. I mam nadzieję, że nie słychać tych krzyków na korytarzu, bo no naprawdę... Dobra, chodź teraz, bo jeszcze nie będziemy tak czekać na zapisywanie. Las okazał się nie dość czujny, skoro tu jesteś. Jesteś silniejszy, niż mogliśmy przypuszczać. Dalijczycy dobrze wybrali. To nie jest jednak twoje miejsce, przybyszu. Odejdź stąd. No, czyli pewnie będzie kolejna walka, ale zobaczymy, jakie tu mamy opcje. Chcę wiedzieć, dlaczego zaatakowaliście mnie... A, zeszłym razem, okej. Okay. Nigdzie się nie ruszę, bez serca chorego kła. Dlaczego mi nie pozwalacie... Dlaczego nie pozwalacie mi rozwiązać tej sprawy? Okej, właśnie zauważyłem, że jak tak sobie na spokojnie to przeczytam i później wam to właśnie tak w myślach na spokojnie przeczytam, a później powiem do mikrofonu, to chyba lepiej słuchać tą moją barwę głosu. Nie jest takie dłuższe jąkanie, chociaż ona zawsze jakieś się tam znajdzie, ale chyba tak już będzie lepiej, więc chyba tak będę tutaj postępował. Więc zapytamy, dlaczego nie mogę rozwiązać tej sprawy. Zdradzieccy Dalijczycy kazali ci zabić chorego kła. Nie mam zamiaru stać bezczynnie i na to pozwolić. Czyli uważa, że Dalijczycy są zdrajcami. No troszeczkę jako elfa, czyli nas troszeczkę to rani. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Dlaczego... No, na spokojnie najpierw. Dlaczego nazywa Dalijczyków zdrajcami? To wy przecież ich zaatakowaliście. No to już to sobie tak lekko podkoloryzowałem, no. Już udowodniłem wam, że jestem od was silniejszy. To takie może bardziej pod zastraszenie, ale tu nie ma zastraszenia, więc to na pewno w ten sposób nie zadziała. Dlaczego? Czym właśnie jest dla was chory kieł? Waszym przywódcą? Nie mam zamiaru skrzywdzić chorego kła. Chcę tylko porozmawiać. Więc chodź i walcz lub zgiń mi, a lub zejdź mi z oczu. Dobra. Dobra, zapytajmy trójkę, czy jest jakimś przywódcą. Nic o nim nie wiesz, a ja nie mam zamiaru cię uświadamiać. Jesteś intruzem w naszym domu. Przybywasz nas zabić, jak wy wszyscy dobrze pamiętamy tę nauczkę. Tu chroni nas chory kieł. Tu poznajemy nasze imiona i jesteśmy kochani. Będziemy bronić chorego kła i tego miejsca do ostatniej kropli krwi. No, godna postawa. Ale dobra. Wspaniały pomysł! Kła! Kła!
czemu tam Jan mówiła, że wspaniały pomysł. Nie wnikam. Dobra, patrzmy na Lilianę, żeby mi znowu nie padła. Ucieka ze strachu! Wow. Czyżby to był ten chory kieł? Wygląda na to, że tak. Dobra. Chyba pobiegli tędy, chociaż na cutscence wyglądało, że tędy, ale już dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Tu widzę kolejny nagrobek. Czy z nim też coś da się zrobić? Pewnie tak, bo już tam widzę... A nie, zostaw nagrobek w spokoju. Chociaż mi się wydawało, że tu jest ten szkiel, który może z nami tutaj zawalczyć. Tu mamy ozdobną figurkę demona. Czyli być możliwe komuś możemy dać, na przykład Morrigan. O, Morrigan, a nie, to jest Liliana. Skończyłam. Dobra, a jeszcze tu jest skrzynia. Będziemy musieli się później uleczyć. Dobra, czy ten łuk jest jakiś cenniejszy niż nasza kusza? No oczywiście, że nie. Bo tak w każdym bądź razie zawsze łuk chyba będzie słabszy niż kusza. Więc dobra, może to właśnie Morrigan dajmy. Bo raczej nie sądzę, żeby Szal albo Liliana by to chcieli. Wspaniały podarek. Masz moje podziękowania. No i super, bo czyli właśnie Morrigan lubi takie jakby mroczniejsze rzeczy. Nie wiem, czy by z tą kość by chciała, czy coś. Dobra. No przydałby się mniej więcej jakiś kupiec, coś. No w tej grze nie ma takich kupców wędrowców. Moglibyśmy ewentualnie wrócić się do obozu i tam coś posprzedawać. Albo ewentualnie gdzieś indziej się udać, ale to już nie ma sensu, już kontynuujemy. Tu pewnie kolejne wilki, te wilkołaki. Zaatakowano nas! Intruzi znaleźli drogę do serca lasu! Wycofać się do ruin! Chrońcie panią! Okej, czyli wycofali się do ruin. No i proszę. Jeśli się nie mylę, oto kryjówka wilkołaka. Całkiem nawet tak niezłe, jak się patrzy. Tylko, że to są pewnie jakieś ruiny, czyli za bardzo frykasów i ananasów nie będzie, ani i nie wiadomo ile gwiazdek. Ale dobra, chodźmy. Chociaż z drugiej strony za bardzo wolałbym tam nie iść, a dlaczego? No to zaraz się przekonamy na własnej skórze. Tylko nie wiem, czy teraz, czy dopiero na następnym pięterku. Ale dobra. Czyli jesteśmy teraz w ruinie. I przewiduję, że ten odcinek i następny właśnie będzie taką akcję. Mniej gadania, a tej działania. Chociaż w sumie tak naprawdę będzie jeden taki aspekt w tych ruinach. Ale to... chyba dopiero na następnym odcinku, bo nie sądzę, żebyśmy w tym doszli. Chociaż kto wie, może się wyrobimy. I to jeszcze nie tutaj. Czyli to będzie dopiero później, no tak. Ceglany mur. Znalazłeś ukryte drzwi. Ciekawe. O ty! A tu akurat mam jeszcze trupy, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić przy nagrobku. Może tu jest ich akurat dwóch, a tam było chyba z cztery i jeszcze dowódca. Oczywiście. Ło, jeszcze tam się otworzyło. A, muszę chyba zauważyć dokładnie, kiedy mój elf strzela, bo jak kiedy on przymierza, a daje umiejętność, to nagle traci bełta, nie wiem dlaczego.
Muszę też na to zwrócić uwagę. O ile nie zapomnę. Dobra, to są jakieś sztylety. Może potem pomyślimy o tym. A tu kasa, to jeszcze się tam jakoś da zebrać. Ponieważ nasz bohater ma taką sakiewkę, że pomieści nawet kilka milionów srebrników. A, chciałem powiedzieć suwerenów, a nie srebrników, ale w sumie jedno i to samo. Więc tarcza nam się nie przyda. Co dalej? Kurde, wow, aż z tego wszystkiego mój bohater miał pewne trzęsawki. No właśnie, bo teraz będziemy się pozbywać, a nic nie możemy spieniężyć. To bez wątpienia te winterskie ruiny, ale w środku pełno jest elfickich pułapek. Bardzo dziwne. Mówisz, Morrigan? To ciekawe. Czy Dalijczycy na pewno nie maczali palców w tej klątwie, czy coś? Długi miecz. Jak wygląda mój ekwipunek, jeżeli chodzi o broń? Czy mam może dwuręczny miecz dla Stana, bo przecież w końcu jeszcze nie mam dla niego. No nie ma, jest dużo łuków, takich bez sensu. I w sumie te kostury możemy do śmieci, łuki chociaż ze dwa. A tam widzę jakieś pasy, to może uda mi się komuś dać. Na przykład Lilianie, bo ona nie ma. No proszę, jakiś pas możemy wziąć. Dobra, tutaj jest jakiś efekt tylko 10, a tu atak do 4. Dobra, i pierścienie, ona tu w ogóle nie ma żadnych pierścieni. Tu coś mu da zawsze. I tutaj... O, kondycja to się jej na pewno przyda. No i w ten sposób mamy 6 wolnego miejsca. Więc możemy w sumie wrócić się po te pierdoły. Tak, chociaż dla zasady. Jeszcze tu było tarcza, okej. I tak pewnie zaraz też coś zniszczymy po drodze, bo znowu nie będziemy mieli miejsca. Ale to dopiero potem. Okej, kolejne wilkołaki. Dobra, wszystko zrobione. To jakieś różne pierdoły. O właśnie, te pierdoły musimy w końcu powyrzucać. Bo one mi w ogóle nie są przydatne i widzę tu chyba kolejne ukryte drzwi. Nic ciekawego. O, tu już coś jest ciekawego. Jakieś tam szcząteczki, nie? O, strzała, ale do łuku. To nas za bardzo nie interesuje. O, ten wilkołak coś jeszcze miał. Pewnie kasę, nie? A nie, jakiś kamyczek. Bardzo cenny. Tutaj chyba ktoś główkę stracił. Ale pewnie ciało jeszcze ciepłe. O nie, te pajęczyny mnie tutaj źle wróżą. Nie podobają mi się one. Więc dobra, ten pierścień możemy wziąć. Ale on jest do dupy, więc w sumie możemy go nawet zostawić. Kolejny powód, żeby dodać do tagów słowo dupa. Brawo, Heros, brawo. Tu jakaś pewnie krew jest. Dobra, zobaczmy mapę. I tu było ukryte przejście, tutaj były te pajęczyny. To przejdźmy tutaj, bo tak mi się wydaje, że tutaj jest bardziej tak mile i sympatycznie, pomimo że cały czas schodzimy w dół. Legowisko wilkołaków. No i zamknięte, kuźwa. No nie, i musimy przejść od drugiej strony. A co to oznacza, że musimy przejść tam, gdzie są te pajęczyny? I ja się pytam, dlaczego, kuźwa, dlaczego? No dalej, Heros, nie bądź pizda. Nie bądź pizda, dzięki. No co, no musimy stawić czoła, tak? Może to są jakieś kokony? Ja pierdziela, nie wiadomo co tam jest. No dobra, lecimy. Jeszcze więcej kokonów.
mamy. Tu jest cisza. Tu też. Powinniśmy iść prosto. Teoretycznie tak, ale może coś po bokach będzie. No tu jest chyba cisza, tu mamy coś. Jakieś rumowisko, kamyczek. Dobra, jeszcze sprawdzimy to tutaj, co tam jest. Oczywiście tak ambiwalentnie troszeczkę sprawdzam. Czy tam coś jest? Nie, tam chyba nic nie ma, więc tam nie idziemy. A teraz chodźmy tu, nie podoba mi się to światełko. Być możliwe, że może tam skądś wypełznąć istota. Są. Karakaństwo jedno. Jak rozkosznie. Dla mnie to nie jest rozkos, Morrigan. A w ogóle w tej grze to chyba są właśnie dwa typy właśnie pająków. A nawet nie wiem, czy nawet nie ma trzeciego typu. Właśnie te, takie te jak te i takie wielkie, olbrzymie jak... Jezus Maria, myślałem, że gdzieś kolejny się pojawił. Okej, padłem i proszę, nawet te pająki mają takie szkielety. Jezus Maria! To wylazło, kuźwa. Zostaw mi Milianę, kuźwa. To karakański pająk. To mu mówię karakański. Przecież karakan a pająk to dwie różne istoty. Nie wiem. To wszystko przez Zible. Jezus Marek, gdzie? Tam atakuje. Tak. Okej, my go tak troszeczkę na dystans. Strzelaj no. Pyk. Trafiasz go w ogóle? Trafia, dobra. I już pełznie do nas. Oczywiście będziemy musieli przejść przez tą pajęczynę. Bitwa skończona. Okej, dobra. Dam ci Avance Shell, bo ty cały czas go masz. I do czego ci tu dać? Ty masz bardzo dużo do kondychy i do siły. Zręczność jest taka troszeczkę brana pod uwagę, ale już siła woli, magia i spryt to już tak bardziej na drugi bok. Widzę, że nie jest z ciebie zbytnio sprytna dziewczyna. Te taki nieśmieszny i w sumie jak to można nazwać? Taki grubiańsko-męski żart, więc dam ci jeden do kondychy i do siły i na co by tu przeznaczyć jeden punkcik, czy do zręczności, no można byłoby dodać, byłaby lepsza liczba niż to 13, bo może ci przyniesie jakiegoś pecha. I czy ja ci dałem w końcu to? Chyba tak. Dobra, i teraz tak, Shell ma tutaj specjalne umiejętności, jeżeli chodzi tutaj o golemowanie. Tylko co by ci tutaj dać? Morderczy cios, tu mamy kamienia. Miotanie głazami, o to mogłoby się przydać w sumie. I kamienna aura. Czy to musiałby być jakiś perk, który byś mogła sobie uaktywnić? W sumie w tej tutaj nie masz za bardzo ścieżki, więc może pójdziemy właśnie w to. Może będzie jak Liliana i coś tam będzie właśnie nam dawała. Jakiegoś, bo Liliana jest z tego, że jest właśnie tym bardem i tam daje tam jakieś perki. O, widzę, że ja też za niedługo awans dostanę. Lily Morrigan ma 9. No jest o jak poziom starsza od nas. Shell no to też jest starsza, a Liliana już też coś tam świruje pomału. Więc w sumie tak naprawdę to my jesteśmy takim młodym gówniarzem. Ale miejmy nadzieję, że w końcu to się jakoś zmieni. No na pewno się zmieni, bo przecież Morrigan potrzebuje więcej punktów doświadczenia, żeby mieć awans. A my no to w sumie już za niedługo. I dobra, teraz gdzie powinniśmy się udać? Prosto czy na jakiś boczek? Widzę, że chyba
tam, gdzie się patrzę i po prawej stronie będą tylko same pomieszczenia, natomiast w lewą stronę będziemy mogli gdzieś przejść dalej. Więc może zobaczmy, co tutaj jest. Mam nadzieję, że żaden pająk na nas nie zaatakuje. O nie, nie podobają mi się te dziury. Znowu coś... Czy te buty są jakieś cenniejsze? Do Morrigan? Nie. Shell nie może ich założyć. No i Liliana też nie, więc... Może je tu zostawimy, chyba że zaraz pozbędziemy się może jakichś pierdół. Dobra, najpierw może ogarnijmy, co możemy. Czyli na przykład takie grzyby sobie możemy wziąć z kokonów. Te jakieś miksturki, których w ogóle nie używamy. Nic nie wypełznie z tego? Chyba nic. Okej, tu mamy jeszcze skrzynię. Więc Liliana, weź ją otwórz. Liliana już teraz powinna być bardziej milsza dla nas. Więc raczej nie powinno być sytuacji, że powie co znowu, albo nie wiadomo co jeszcze. Dobra, z czego my tu nie potrzebujemy? No na przykład takich butelek z kwasem. No po co nam to? To jest w ogóle dla mnie niepotrzebne. To też powinien wypieprzyć, ale z drugiej strony może się przyda dla Morrigan, czy dla właśnie Maga. Te smarowania. Po co nam te wszystkie smarowania? Nie. Może te zostawię. To na przykład. Znaczy można byłoby to użyć, ale z drugiej strony po co nam to? Okej. I tutaj. Jakie to nam się przydadzą na pewno rzeczy? To nam się nie przyda. Trupie korzenie. W sumie możemy powiedzieć też poszło wąt. Korzenie elfickie i grzyby zostają, bo one są, są ważne do robienia właśnie mikstur leczniczych. Tutaj, no to niech jeszcze zostanie. Tutaj jeszcze te skóry niech zostaną, bo jeszcze temu ziomkowi musimy dać. Srebrny kielich, to można byłoby na przykład wypieprzyć, ale można było też go sprzedać. Ale dobra, wypieprzymy go. I tutaj są takie ważne zadania. One raczej nie powinny nic nam zabijać, bo i tak nie możemy ich wyrzucić, więc one są jakby lżejsze. No dobra, wszystko się jednak pozbędziemy. Trudno, możecie mnie też nazwać tępym ogórem, czy tępym bananem, czy parówą, ale po prostu no nie mamy tego jak sprzedać. Być możliwe, że mógłbym zniszczyć coś większej wartości. Tak, za bardzo nie przepadam, jeżeli chodzi o gry, gdzie są pająki. Ale czasami trzeba się przeboleć i po prostu to przejść. Pająków co prawda nie jest zbytnio dużo, jeżeli chodzi o całą tą grę. Bo jeszcze występują w jednym miejscu. Ale zanim my tam dojdziemy, to... Jezus Maria! Stopper mówi, że powinniśmy pomału kończyć, ale jeszcze dojdziemy do jakiegoś tam etapu i dopiero zakończę. Gro, nie robi się tak. A teraz właśnie nagrywam właśnie w słuchawkach tą grę. Przed nami czai się jakieś duże stworzenie. Może zechce cię zjeść? Dziękuję, Shal. Właśnie chciałem przejść dalej, żeby coś zrobić jeszcze. Ale jak ty mówisz, że coś mnie zje, a tu widzimy te wszystkie pająki, nie wiadomo co, to ja nie wiem, czy tam się powinniśmy udać. Więc może tak dla bezpieczeństwa zakończymy jednak tutaj odcinek. I dobrze. A więc takie może moje takie zakończenie. Co prawda w którymś tam jakimś nie pamiętam w której to serii mówiłem, że muszę poprawić. A już wiem, z Harrym Potterem, że jakieś to zakończenie muszę poprawić, więc może taka metoda będzie lepsza. Czyli takiego jakby krótkiego streszczenia i dopiero podziękowania. A więc tak, no co dzisiaj udało nam się zrobić? No to
Podarowaliśmy Lilianie, Shell i Morrigan kilka prezentów. Oni się pocieszyli, zrobili heheszki, dali nam serduszka. Liliana była najbardziej rad, bo ona nam dała chyba tam ponad 20 tych punkcików. Tam chyba się coś odblokowało w związku z tym. Może następny odcinek ogarnę, czy coś tam faktycznie się odblokowało, czy dopiero musimy tam odblokować w tym, no, w obozie. No i ruszyliśmy dalej do serca tego lasu, w którym się okazały te ruiny. No i tutaj napotkaliśmy troszeczkę na jakieś tam trupy, na pająki. I teraz zobaczymy, co tam się wydarzy, ale to już w następnym odcinku. I chyba z takich ważnych rzeczy to wszystko. A, mogę jeszcze powiedzieć, taka jest taka mała ciekawostka, że Heroes 699 pomału zaczyna robić kolejne odcinki do Tuforiu odnośnie Need for Speed Carbon. Tylko jeszcze będę musiał pomyśleć nad miniaturką, żeby, nie wiem, może znowu jakieś te śmieszne zdjęcia albo może coś innego. To muszę jeszcze nad tym pomyśleć. No i w sumie to tyle. Jeszcze jest jedna rzecz, ale to już powiem na Guitar Hero, więc dobra, póki co dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam spodobał, że zostawisz łapkę w górę i mam nadzieję, że zostawiłeś subskrypcję i mam nadzieję, że będziesz mnie oglądał w te wtorki, czwartki i soboty. Albo jakieś inne dni, bo w sumie w te dni to ja wstałem, a obejrzeć mnie możesz praktycznie codziennie, więc do zobaczenia w następnym odcinku, więc trzymajcie się ciepło, cześć!